Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Ponownie gościmy w klubie podróżników Keja. Dzisiaj czekają nas norweskie opowieści, czyli przepiękna przyroda, malownicze miasteczka i widoki, no myślę, że zapierające dech w piersiach. A do tej Norwegii kamperem zabierze nas postać nietuzinkowa, podróżnik, krótkofalowiec, a na dodatek od niedawna karawaningowiec. Co to oznacza? Za chwilę zapytamy. Moim Państwa gościem jest pan Przemysław Gołębiowski. Serdecznie zapraszam na program. Podróżuję generalnie od 18 lat, natomiast pierwsza moja pasja, jakim było krótkofalarstwo, rozpoczęła się w roku 1990. Była to wtedy bardzo duża atrakcja, prawda, pamiętamy te czasy, PRL, komuna. Nawet jak się człowiek chciał umówić z dziewczyną na randkę, to nie było telefonów, musiał iść do Super Samu, stać w kolejce, prawda, do automatu wrzutowego, no, a już wyjście w świat gdzieś, no, było bardzo ograniczone, więc to radio dało mi tą możliwość, że mogłem, mając radiostację w domu, antenę na dachu bloku, połączyć się z całym światem, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Japonia, czy jakaś misja w Afryce, czy stacja z Pacyfiku. Także takie łączności pozwoliły mi poznać wielu ludzi, co później też w przyszłości zaowocowało jakimiś znajomościami, czy wspólnymi gdzieś tam podróżami. Tak? Ale skąd ta pasja? Bo to też jest takie, no, niecodzienne, prawda? Tak, to jest już rzeczywiście taka pasja, można powiedzieć, jak to niektórzy mówią, troszkę na wymarciu. Ona nie jest już tak atrakcyjna teraz w świecie Facebooka, Whatsappa, innych komunikatorów, gadu-gadu i tak dalej. I tak młodzi ludzie, jeżeli ja mówię, że jestem krótkofalowy, stawiam antenę, kable, radiostacja, nadaje sygnał, żeby się z kimś połączyć, ale ci młodzi mówią mi, ale Przemek, po co to? Patrz, jest WhatsApp, jest to, wybieram numer. Ja mówię, tak, ale wy dzwonicie do konkretnej osoby, prawda? A moje łączności są randomowe, bo mam czas, siadam do radia, biorę mikrofon w rękę, podaję wywołanie ogólne i słucham. I teraz nie wiem, czy mi się zgłosi właśnie ktoś z Afryki, czy jakaś stacja z Antarktydy, czy prawda, z Pacyfiku, czy Japończyk, czy Amerykanin. Więc to jest właśnie to intrygujące, że nie wiem, kto będzie moim odbiorcą. To jest ta atrakcja, taka adrenalina, tak, troszeczkę, taka adrenalina, prawda? Bo może być coś ciekawego, jakiś ciekawy zakątek świata, czy jakaś wyspa daleko, bardzo, czy rafa koralowa, prawda? Także no. No, ma pan na swoim koncie 99 krajów, mówiąc tak kolokwialnie, zaliczonych. Czy ta pasja połączyła się właśnie z tym takim, no, komunikowaniem się z ludźmi z różnych zakątków świata? Tak, generalnie mówię, tą pasję pierwszą moją rozpocząłem w 90 roku, w 1990, czyli było to krótkofalarstwo. Potem do tego dołożyłem jeszcze pasję żeglarską, jestem również żeglarzem. Lubię żeglować, czy to będą Karaiby, czy Pacyfik, prawda? Wędkarstwo morskie, a teraz praktycznie można powiedzieć, ostatni okres pandemii spowodował to, że kupiłem kampera i od półtora roku jestem karawaningowcem. Ach, czyli już wiemy, co oznacza to hasło. Tak, kamper, ograniczenia, które wynikały w czasie pandemii, prawda, mała ilość miejsc w hotelach, restrykcje, ograniczenia ilości osób, no, było bardzo trudno, prawda, więc kamper, czy karawanik, przyczepa, czy kamper daje tą niezależność, prawda, że jedziemy, zatrzymujemy się na dziko, czy przy drodze, czy w lesie, czy na jakimś parkingu, czy na kempingu i sobie jesteśmy, prawda? No tak, niezależni od nikogo, prawda? Niezależni od nikogo, nikt nam nie powie, że proszę do 10 opuścić pokój, prawda, bo trzeba zmienić pościel dla następnego klienta, prawda? Nie, tu śpimy sobie dowolnie, długo jak chcemy, wstajemy o której chcemy, jedziemy, jesteśmy zmęczeni, zjeżdżamy na bok, kładziemy się spać, czy wypijamy kawkę, jedziemy dalej. Nikt nas nie goni, pełna niezależność, także to jest to, co mówię teraz ostatnio, tego bakcyla połknąłem karawaningu i na razie temu hołduję. Zaraz powiemy o Norwegii, właściwie takiej podróży kamperem przez Norwegię, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomnieli o książce z Radiem przez Świat, pana autorstwa. To jest jakby takie podsumowanie pana dotychczasowych podróży, tak, prawda? Tak, nigdy nie myślałem, że napiszę książkę i tak kiedyś ktoś po prostu podsunął mi myśl, Przemek, w sumie
te ostatnie 18 lat tak podróżowałeś, bardzo dużo, prawda, zwiedziłeś. No szkoda by było, żeby z tego nie zrobić jakiegoś materiału, bo tam trochę zamieszczałem jakieś informacje, czy na Facebooku, czy wcześniej jeszcze na naszej klasie, więc wiele osób mnie tam śledziło podczas tych podróży. I tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście. A generalnie ten bakcyl podróży, no to tak... Takie motto właśnie, które mam w tej książce, hołduję mu, że jeżeli nie dorobiłeś się do 40, to już się nie dorobisz. Zacznij podróżować. I to jest tak rozwiązanie. Tak, w wieku 40 lat zacząłem podróżować i można powiedzieć, że od tego roku 2004 do dzisiaj, czyli podczas tych 18 lat ostatnich, zwiedziłem 99 krajów. Książka miała być co prawda wydana dopiero jak będzie 100. kraj. No była zaplanowana Islandia, niestety pandemia, Duńczycy nas nie wpuścili, żeby tam promem wypłynąć z niej. No i temat ten został odłożony, myślę, że uda się tą Islandię w przyszłym roku zrealizować, ten 100. kraj. Tak? Ja też jeszcze chcę zapytać, czy pan podróżuje samotnie? Kto przygotowuje te wycieczki od A do Z? Właśnie pan? Tak, tak. Ja sam po prostu z moją małżonką, z Kasią, także podróżuję. Mieliśmy oczywiście na przestrzeni tych lat parę takich wycieczek, że żeśmy przez jakieś tam biuro z lenistwa się zapisali, ale generalnie większość wyjazdów to jest przez nas samych zaplanowana, wyszukana, wygooglane czy zarezerwowane bilety promowe, lotnicze czy jakieś bungalowy, prawda? Także tutaj, ale też parę wycieczek poprzez jakieś biura z lenistwa, że tak powiem, były wzięte w tym okresie. No to piękna wycieczka dla małżeństwa. To właściwie można powiedzieć, że na nowo przeżywa się, prawda, bo w innych okolicznościach przyrody to świetny pomysł na to, żeby właśnie odnowić trochę tę więź małżeństwa. Tak, tak, jest to miłe, sympatyczne, takie właśnie wspólne podróżowanie. Katarzyna też lubi to. Bo rozumiem, że pan, tutaj przerwę, pan, rozumiem, zaraził żonę tą pasją, czy to było tak, w drugą stronę? Tak, tak. Ja zaraziłem, bo generalnie jak żeśmy się poznali, to ja już takim, że tak powiem, podróżnikiem, globtroterem takim małym byłem, ale przyjęła tą pasję, także jest ze mną, jeździ, prowadzi też kamper, prowadzi samochód osobowy, niezależnie czy kierownica jest z lewej strony, czy z prawej, także naprawdę, no, czy wypływamy na jakimś promie, czy kutrze, czy jachcie, czy katamaranie, towarzyszy mi i znosi te trudy podróży i czasami no, niewygodne warunki też, w jakich się znajdujemy, tak? No to świetna żona, co tu dużo mówić. No to teraz przejdźmy sobie już do tej Norwegii. No to jest niesamowita kraina, no ale chciałabym, żeby pan powiedział, po pierwsze, kiedy ta Norwegia była przez państwa... No nie wiem, jak to powiedzieć, odkryta, czy tam byliście raz jeden, czy więcej razy, bo są tacy, którzy mówią, że do Norwegii chętnie powracają, że jakby to piękno przyrody, piękno miast takich poraża, że chcą wracać i wracać. Tak, tak też było. Pierwszy raz, mój pierwszy wyjazd do Norwegii był w 2007 roku, gdzie pojechaliśmy na ryby, jak zaraziłem się właśnie tym wędkarstwem morskim, więc głównie to były wypady, w Norwegii byłem w sumie 7 razy, wypady na ryby, na tak zwany big fishing, czyli połów dorsza, halibuta, molwy, karmazynów czy innych, prawda, ryb, które tam się znajdują, bo w Atlantyku jest bardzo dużo ryb. I właśnie to piękno, ta czystość wody, czystość powietrza, prawda, piękne widoki, no to naprawdę do Norwegii chętnie się wraca. I tutaj poproszono mnie właśnie o przygotowanie prelekcji z tego tematu właśnie Norwegii, ponieważ będzie to pierwszy był wyjazd kamperem, bo poprzednie wyjazdy to wszystko było samochodem osobowym, mieliśmy gdzieś zarezerwowaną jakąś bazę wędkarstwą, wynajęte łodzie, dojeżdżaliśmy tam swoimi osobówkami, tutaj promem najpierw było do Szwecji, potem jechaliśmy 2000 na przykład kilometrów do tej bazy, tydzień czasu czy 10 dni łowiliśmy ryby i wracaliśmy z powrotem. Natomiast nigdy nie było takiego czasu na takie dokładne objechanie, obejrzenie, prawda, tego, więc teraz mając kamper w te wakacje 30-dniową podróż dookoła Norwegii wykonaliśmy Łódź, Narvik i z powrotem, także pokonaliśmy 9200 km w ciągu 30 dni, zatrzymując się w wielu miejscach. No niesamowite, no to gdyby pan mógł nam zdradzić takie miejsca, które państwa zauroczyły,
Co warto zobaczyć w Norwegii? Na pewno warto wjeżdżać w różne fiordy, na różne wyspy. Na przykład tam, gdzie byłem, wyspa Vaksøy, wyspa Andøya, Droga Troli, Lofoty, Sam Nordkap, prawda, Półwysep Loppa, Magerøya. No bardzo dużo jest. Praktycznie każda wyspa, każdy fiord ma swój jakiś urok i warto tam tak sobie na dziko postać, prawda, i napawać się tym widokiem, tak. Ja też słyszałam, nie wiem na ile to jest prawda, że w Norwegii my możemy praktycznie wszędzie stanąć, czy kamperem, tak, czy namiotem. Właśnie to jest to, czego nie ma już w większości krajów europejskich, bo wszystko, to się tak wszystko skomercjalizowało, że nie ma stanie na dziko, trzeba wykupić kemping, zapłacić kilkanaście czy kilkadziesiąt euro za postój za jedną dobę. Natomiast Norwegia jest bardzo przyjazna dla karawaningu. Tam jedziemy i nie ma wymogu stawania na kempingach. Musimy zachować tylko odległość od domu. Jeżeli ktoś blisko mieszka, to 150-200 metrów możemy najbliżej stanąć danego zabudowania, zostać tam na noc, rano zjeść śniadanie, posprzątać po sobie i odjechać dalej w dalszą podróż. Jeżeli chcemy w danym miejscu zostać dwa dni, to musimy to z gospodarzem danym uzgodnić, czy nie będzie mu przeszkadzać, że będziemy stali tam dwa dni koło w odległości tych 200 metrów od jego domu. Tak? Ale jeżeli krócej, to nie musimy prosić o pozwolenie. Nie. Jeżeli to jest doba, tylko dotrzemy po południu, zatrzymamy się, rano wyjedziemy, to kompletnie nie musimy nikomu zgłaszać. Tak? No to pięknie, no to nic, tylko po prostu jechać. Ale wyobrażam sobie, że taka pierwsza podróż kamperem to było wyzwanie, prawda? Pamięta pan te emocje? Tak, pierwsza podróż kamperem, pamiętam, no to była sytuacja po prostu, w którą nas, że tak powiem, wpędził, że tak powiem, COVID może. To znaczy może nie do końca COVID. Tym setnym krajem, tak jak powiedziałem, tutaj w książce też to opisuje swojej z Radiem Przeświat, była ta Islandia zaplanowana i zrobiłem kalkulację, czy polecieć samolotem, wynająć tam samochód i jeździć dookoła, jechać dookoła Islandii, wynajmować bungalowy i tak. Jak zrobiłem kalkulację kosztów, to niestety taniej wyszło, żeby wypożyczyć kampera w Polsce, popłynąć promem i tam kamperem objechać ten cały miesiąc Islandii i wrócić. Wyszła mi różnica 4000 zł. I takie właśnie działania zrobiłem, że kamper już był zadatkowany, prawda, ten wynajem, to wszystko było. No, Duńczycy nas niestety nie wpuścili, kamper został. Oddałbym kampera, też bym stracił jakąś część zaliczki. No więc mówię do Kasi, słuchaj, jeżeli mamy już ten kamper, no zobaczmy ten karawanik, nigdy o tym nie myśleliśmy, ale mówię, ja alternatywną podróż dookoła Polski zaplanuję i puściliśmy się na 27 dni Międzyzdroje, Suwałki, Suwałki Arłamów, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne Kłodzko i poprzez Biskupin wróciliśmy do Łodzi. Także było to 5300 km w 27 dni dookoła Polski. I tam, można powiedzieć, połknęliśmy tego bakcyla karawaningu, ten luz, ten spokój, ta dowolność w ogóle tego, co możemy robić i decydować o tym, gdzie jedziemy, o której wstajemy. Tak? No tak, bo w Polsce to nie jest jeszcze tak popularne, ale właśnie gdzie indziej na świecie to jest bardzo popularny taki bardzo środek przemieszczania się, Włochy, podróży. Tak. Czy Niemcy, także, czy Norwegia. Praktycznie większość Norwegów, kilkadziesiąt procent Norwegów ma swoje kampery lub przyczepy. Także u nas ten wysyp tego karawaningu bardzo poszedł ten sprzęt do góry. To znaczy przyczepy, kampery używane i nowe. No ostatnie dwa lata jest bardzo dynamiczny rozwój karawaningu w Polsce. Tak? No dobrze, a jeżeli chcielibyśmy wybrać się, zobaczyć w Norwegii jak najwięcej, poczuć trochę jej klimat, czy takie 3 tygodnie to jest optymalny czas? Ja myślę, że tak, bo każdy rejon Norwegii ma w sobie coś, co przyciąga, prawda? Więc niekoniecznie trzeba jechać na samą górę i zjechać. Można na przykład na początek skoncentrować się na południowej części Norwegii, gdzie nie pokonujemy dużej ilości kilometrów, te kilka tysięcy, prawda? Możemy te 2-3 tysiące kilometrów pojechać i sobie tutaj południową część Norwegii zwiedzić. Jeżeli nam się spodoba, kwestia urlopu, prawda? Ile kto może wziąć urlopu? Urlopu i pieniędzy. Myślę też dla niektórych, prawda? Tak, rzeczywiście, no tutaj po tej sytuacji teraz, którą wywołał Putin, niestety podróżowanie, jeżeli chodzi o paliwo, nie należy do najtańszych rzeczy. W tej chwili paliwo w Norwegii mniej więcej jest na poziomie 12,50 zł za litr w przeliczeniu. Także, ale no znowu jest inflacja, no te pieniążki jakby leżały na kupce, też by traciły, więc
No pasja zwycięża. Ja tu pasja widzę po prostu, że mam pasjonata przed sobą i tutaj nic innego się nie liczy. Tak jak pani mówi, tak. Ponadto mówię, mam troszkę tego kampera też przystosowanego pod swoim względem krótkofalarskim. Mam maszt pneumatyczny założony, na którym montuję antenę. No i mam też z tyłu agregat prądotwórczy Hondy 3 kW, który mi daje pełną niezależność, że nie muszę stawać na kempingach, tylko staję gdzieś właśnie w jakiejś dzikości, odpalam agregat, pod który jest podłączony cały kamper, także zasilam lodówkę, kostkarkę do lodu, oświetlenie, moje wzmacniacze, radia, ładuję laptopy, także energii mi nie brakuje. To po prostu samowystarczalny podróżnik. Co tu dużo mówić? Co ten trzeci, czwarty dzień muszę tylko pojechać gdzieś na jakąś stację benzynową, prawda, zrzucić tak zwaną szarą wodę, tą, którą żeśmy zużyli, nabrać do zbiornika świeżej wody i znowu na 3-4 dni znikam gdzieś tam w czelulościach, prawda, jakiejś tam, prawda, zatoki czy fiordu. Prawda? A czy do Norwegii, bo mamy teraz zimę, warto jechać zimą, czy lepiej taka opcja wakacyjna? Lepiej opcję wakacyjną, tam to trzeba mieć na uwadze, że Skandynawia generalnie, wiele dróg w okresie zimowym jest zamkniętych i na przykład jak te wysokie północne rejony Norwegii nie można przemieszczać się samochodem praktycznie, tylko można dolecieć tam samolotem, na przykład, żeby się na Nordkap dostać, czy Magheroje do Alt się leci i stamtąd jakimiś po prostu samochodzikami już, czy tam skuterami, także no generalnie podróżowanie, czy Skandynawia to będzie, czy Islandia, czy Wyspy Owcze, czy Grenlandia, no to jest bardzo już tam śniegowe, ale generalnie w okresie letnim najlepiej jest tak lipiec, sierpień, temperatury też wtedy tam nie rozpieszczają w tej północnej części, bo to są temperatury, jakie się możemy spodziewać, to 12, 15 stopni, 10, tak? Chociaż u nas były upały 34 stopnie, prawda? A w Narwiku było 10 stopni, tak? Tak. No tak, no, coś za coś, prawda? Coś za coś, także im wyżej to. Ale z kolei mamy praktycznie non-stop dzień. W okresie letnim nie ma nocy, tam tylko między pierwszą a drugą nocą lekka taka szarość wchodzi, więc praktycznie można cały czas zwiedzać, podróżować czy łowić ryby, bo cały czas jest widno. Ale czy to nie przeszkadza, że właśnie tej nocy nie ma, że to jakoś zakłóca ten rytm? Nie, mnie akurat nie przeszkadza, czy będzie jasno, czy ciemno, ja tam potrafię jakoś głowę tak położyć, że zasnę, kiedy chcę. No tak, doświadczony podróżnik, to co ja się pytam. Wobec tego bardzo dziękuję za rozmowę. No i oczywiście naszych telewidzów zachęcamy do podróży do Norwegii i do zakupu książki z Radiem Przez Świat, bo tam, jak sądzę, wiele ciekawych informacji, przygód. Z czytelnikiem po prostu swoimi przygodami z ostatnich 18 lat podpowiadam, mówię o niebezpieczeństwach, mówię jakie szczepienia, jak korzystnie wynająć bungalow, zarezerwować samochód, czy zarezerwować bilety samolotowe na dalekie dystanse na Pacyfik. Także no, doświadczenie, które zebrałem, dzielę się tym, tak, z czytelnikiem. To jeszcze było dookoła tutaj Skandynawii, to był też taki 30-dniowy trip poprzez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, na Nordkap i wzdłuż fiordów wróciliśmy, ale niestety wtedy jeszcze, no, że tak powiem, nie było nas stać na kampera czy na jego wypożyczenie i zrobiliśmy to z Skodą Octavią kombi. Oj, przepraszam, tutaj za mocno przeskoczyło. Także ona była odpowiednio przygotowana. Także jak widzicie, wyjęte siedzenia z tyłu, byłem u mechanika, podniesione były sprężyny o półtora zwoju, żeby no jak najwięcej rzeczy załadować, bo zależało mi też, żebym tam aktywność radiową zrobił, więc też swój sprzęt krótkofalarski, radia, radiostacje, wzmacniacze, anteny, produkty spożywcze i inne. Więc Skoda była bardzo załadowana, planowaliśmy nocować po kempingach, ale też awaryjnie wzięliśmy namiot, jeżeli byłby jakiś problem. No to wtedy rozbijamy namiot i śpimy. I to był pierwszy taki nasz, można powiedzieć, ojej, przepraszam, długi trip do Skandynawii. Tak, widać, była dosyć mocno obciążona, ale na szczęście wszystko wytrzymało, żadnych mechanicznych uszkodzeń tego nie mieliśmy. To był 2013 rok, 10,5 tysiąca kilometrów dookoła Skandynawii.